Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę poruszyć temat, który pojawił się wielokrotnie podczas szkoleń, które prowadzę, który często wypływa, no i który to temat wypłynął pod wpływem pytań, jakie zadajecie bądź też wątpliwości, jakie macie, które być może jeszcze was blokują i hamują przed rozpoczęciem przygody z medytacją. Tak jak wiesz, podczas moich szkoleń, podczas. czy też w książce, która już niebawem wyjdzie, już niebawem będzie wydana. Odnoszę się do medytacji w sposób pragmatyczny, nie nawiązując do żadnej religii i nie preferując żadnej z nich. Po prostu podchodzę do medytacji w sposób naukowy. I teraz pojawiło się takie pytanie: czy stosowanie medytacji w jakikolwiek sposób wyklucza? Boga i jego obecność, czy może to być, może obrazić Boga i wpłynąć na to, że popadniemy w niełaskę. Oczywiście traktuję ten temat bardzo poważnie, bo jeżeli takie pytanie z jakiejś strony padło, to jest to dla Ciebie ważny aspekt. I tutaj od razu mówię absolutnie nie. Medytacja może wiązać się z Bogiem i może ułatwiać Ci kontakt z Bogiem. Otóż poruszmy ten temat i wy... postaram się go wyczerpać w sposób, mam nadzieję, zrozumiały dla Ciebie. Otóż Tutaj, jeżeli chodzi o wizję Boga, wszystko zależy od tego, o jakim Bogu mówimy, jaką wizję Boga masz. O teraz wyobraź sobie, że, no cóż, trochę wydań Biblii w życiu przeczytałem, studiowałem buddyzm przez lat 14 i zajmuje się różnego rodzaju systemami duchowymi, które wychodzą poza religię od wielu wielu lat. Jest to moja pasja mniej więcej od 14 roku życia, a swoją przygodę z poszukiwaniami zacząłem w wieku 11 lat po śmierci mojej mamy, a w momencie kiedy mój tata był w śpiączce. Takie rzeczy oczywiście budzą pewną świadomość. I teraz uwaga. W momencie, kiedy mówimy o Bogu i rozumiemy Go jako najbardziej szeroką świadomość, inteligencję, która obejmuje i zawiera w sobie nieskończoną miłość, łaskę, obfitość i mądrość, a nie jako starszego Pana z siwą brodą, który każe i nagradza i któremu, em, no cóż, Musisz się kłaniać, to jest wizja, od której bym tutaj odszedł, ponieważ w moim odczuciu po wielu, wielu lat studiów faktycznie uważam, że Bóg to nie jest ten starszy pan, którego często próbujemy przedstawiać za pomocą różnego rodzaju obrazków, tylko jest to inteligencja, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jest to świadomość, która przenika wszechświat i z tą świadomością inteligencją możemy spotkać się na gruncie wielu, wielu filozofii i wielu wielu religii, gdzie każda religia próbuje to oczywiście interpretować na swój sposób, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że wizja może być taka sama. No tutaj w momencie, kiedy odniesiemy się do kabali, do kabały, do hermetyzmu, do buddyzmu, do uwaga. Nawet judaizmu to tak naprawdę mamy do czynienia z Bogiem jako świadomością, jako częstotliwością, jako światłem, światłem, które określane jest mianem Einsoft, czyli nieskończonym światłem, nieskończoną inteligencją, której nie jesteśmy w stanie. Ani racjonalnie określić, jesteśmy w stanie bardziej ją poczuć. Dlatego też, zauważ, w medytacjach często używam tematu i elementu światła. I teraz, uwaga, świat duchowy tak naprawdę to jest rzeczywistość, która stanowi rzeczywistość 99%, a 1% to rzeczywistość, w której żyjemy, a ta rzeczywistość rzeczywiście ma określoną e, określone nazwę, na przykład. W Kabale określam ją mianem Malchut, czyli jest to rzeczywistość 1%. Rzeczywistość, którą możemy dotknąć za pomocą wielowymiarowej rzeczywistości, w której żyjemy, gdzie mamy w zasadzie trzy wymiary plus czas. I tutaj za pomocą naszych zmysłów możemy tej rzeczywistości dosięgnąć. Natomiast zdecydowana większa część rzeczywistości to rzeczywistość, która wykracza poza nasze, poza nasze. Racjonalne poznanie, i to jest rzeczywistość, która mogłaby usprawiedliwić zdanie wielu osób, że jesteśmy duszami, które przyszły żyć na tej ziemi, a nie odwrotnie jesteśmy ludźmi, którzy mają duszę jesteśmy duszami, które żyją na tej ziemi, a nie ludźmi, którzy mają duszę czyli w istocie rzeczy jesteśmy istotami duchowymi, które mają ucieleśniony charakter. Teraz jako medytację. Medytację możemy potraktować jako formę kontaktu z duszą, ze światłem, czyli z Bogiem. I tutaj, oczywiście, w momencie, kiedy weźmiemy jeszcze pod uwagę fakt, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo boskie, że Twoja dusza to jest nic innego jak jakaś forma świadomości, światła, która jest bliżej Boga, automatycznie, kiedy kierujemy medytację w stronę światła, w stronę. Boga w stronę Twojej duszy jesteś bliżej Boga i automatycznie jest to coś, co może Ci pomóc skontaktować się z Bogiem i w żaden sposób Boga tutaj nie wyklucza. Oczywiście zauważ, że mamy do czynienia z różnymi rodzajami medytacji, i ja generalnie prywatnie większość rzeczy kieruję w stronę światła, kieruję w stronę Boga, którego rozumiem jako Świadomość wszechogarniającą, bardzo szeroką, najszerszy rodzaj świadomości, jaka istnieje. I teraz, w momencie, kiedy rozumiem to w ten sposób, również, że dusza, no cóż, nie wiedząc czym jest światło, ponieważ ciągle to światło otrzymywała w ilości nieskończonej, zeszła na Ziemię tutaj po to, aby przejść pewną transformację, tworząc światło w świecie. Ziemskim, gdzie tego światła jest mało, gdzie jest dosyć ciemno. No tutaj, oczywiście jest bardzo klarowne wyjaśnienie, nie będę na potrzeby tego filmiku tego przybliżał, że światło, czyli Bóg, ta świadomość przechodzi przez pewne warstwy, tych warstw jest cztery. I dochodzi do Ziemi tam, gdzie jest jeszcze ciemno, a tutaj, my, jako ludzie, jako dusze, które zostały ucieleśnione, mamy możliwość stworzenia światła. Dzięki temu, w ciemności, tworząc światło, dowiemy się, czym jest światło, i na tym polega ta cała przygoda i zabawa z naszym istnieniem tutaj na Ziemi. Tak to osobiście. Rozumiem tak, to osobiście pojmuję i tak e, gdzieś tam klei mi się ten obraz po, no nazwijmy to, jeżeli liczyć od 11 roku życia, po 29 latach studiów. Aczkolwiek pamiętaj o tym, nie wierz w moje słowa, tylko doświadczaj. Otwórz się na swoje własne rozumienie. I teraz generalnie, jeżeli mówimy o różnicy pomiędzy medlitwą a medytacją, no modlitwa w moim odczuciu jest to kontakt ze światłem, od dołu do góry, czyli ja wyrażam swoje pragnienia. Oczywiście przy tej okazji uważam, że warto byłoby swoje modlitwy tak kierować, żeby kierować je w stronę swojej wewnętrznej siły. Zauważ, na przykład w buddyzmie. W buddyzmie japońskim jest tak, że ty modlisz się po to, żeby uruchomić swoją wewnętrzną potęgę, którą zostałeś obdarzony, obdarzona. I tutaj rozumiem to dokładnie tak samo, że ja modlę się po to, że jeżeli chcę, nie wiem, dla przykładu, kupić sobie luksusowy samochód, to proszę, żeby Bóg czy świadomość, czy źródło czy światło pomogło mi uruchomić moją wewnętrzną siłę, po to, aby mógł sobie ten samochód sam wykreować w rzeczywistości. Nie na zasadzie Boże, daj mi, tylko na zasadzie Boże, daj mi, możliwość odkrycia w sobie siły, która da mi możliwość jakby wejścia w posiadanie czy stworzenie tego samochodu. Zauważ, że w buddyzmie, na przykład, który opiera się na Sutrze Lotosu, czyli ostatnich ośmiu lat nauczania Buddy Shakyamuniego, Buddha Shakyamuni mówił, że nasze ziemskie pragnienia mogą być drogą do oświecenia, czyli mogą być drogą kontaktu z... Wówczas przechowaniającym prawem przyczyny i skutku, bo tak to w buddyzmie się określa, czy też z Bogiem, jeżeli wyjdziemy poza inne systemy, gdzie masz uruchomić swoją wewnętrzną potęgę. Nie wyłączasz tej potęgi na zewnątrz, w związku z tym medytacja również pełni taką rolę. No i tutaj w medytacji jest taka różnica, że ty łączysz się od góry do dołu, czyli odnosisz się do tej świadomości, starasz się tą iskrę Boga poprzez swoją duszę ściągnąć do siebie, dzięki czemu po prostu. Łączysz się i doznajesz siły, które, którą w sobie masz, którą w sobie odkrywasz. Oczywiście, odnośnie tej siły, odnoszę się tutaj jako osoba wierząca, ale też jako osoba, która zajmuje się hipnoterapią, jako terapeuta. Teraz uwaga: światło jest zawsze. Pytanie, czy się na nie otwierasz? Każda modlitwa wyrażona w odpowiedni sposób będzie wysłuchana. I jeżeli chodzi o światło, możemy występować z perspektywy światła albo z perspektywy ciemności. Reprezentacją ciemności jest ego. I w zasadzie tutaj mamy za każdym razem dwie, dwie opcje. Jeżeli chcemy być światłem i chcemy przyciągać sobie więcej światła, no to podobne przyciąga podobne. Jeżeli chce więcej światła w życiu, więcej błogosławieństw, więcej wspaniałych rzeczy, automatycznie decyduje się na to, aby występować w, roli, w swoim życiu w roli stwórcy, w roli kreatora. Czyli zauważ znowu ten czynnik, o którym mówiłem wcześniej. Nie mogłeś się o to, żeby dostać coś tak po prostu za frytki, bo mi się należy. Oczywiście jesteśmy przeznaczeni do bogactwa, to jest moje bardzo skromne zdanie, że z bogactwa pochodzimy, skoro dusza miała nieograniczoną niż świata, z bogactwa pochodzimy i bogactwo jest naturalnym stanem, który zastamy w przyrodzie, automatycznie jesteśmy w stanie Stworzyć nieograniczone bogactwo, ale jedyne co musimy zrobić, to uruchomić tą wewnętrzną siłę, która da nam możliwość stworzenia tego bogactwa, i to jest kluczowa kwestia. Albo mogę występować oczywiście w roli ofiary, czyli w roli mm, osoby, która czeka, aż mi coś spadnie z nieba. No i to trochę działa gorzej, no bo w tym momencie takie modlitwy są trochę mniej skuteczne. Teraz bycie twórcą. Po co ta medytacja? Po to, żeby być bardziej twórcą w życiu, po to, żeby być proaktywnym, żeby traktować swoje problemy jako okazję, żeby traktować wyzwania, które się pojawiają jako misję dla swojej duszy, która zeszła właśnie na ziemię, po to, żeby dokonać swojej transformacji, odkrywając, czym jest światło. Właśnie temu służy medytacja, jeżeli chodzi o odniesienie się do Boga. Kiedy to oczywiście mogę uzasadnić, to od strony naukowej. Jeżeli chodzi o iluzję czasu i przestrzeni, tutaj tego nie będę poruszał na przestrzeni tego filmiku, natomiast tak czy siak chciałbym na tym zakończyć, jeszcze raz utwierdzając się w przekonaniu, że pomimo tego, że podchodzę do medytacji w sposób naukowy, uważam, że teoria, Istnienia Boga może również zgadzać się z fizyką kwantową i duchowość postrzegam w bardzo pragmatyczny sposób. Bo ona działa niezależnie od tego, czy wierzysz w to, czy nie wierzysz, tylko czy stosujesz to w praktyce. I w takich okolicznościach staram się właśnie wykorzystywać medytację po to, aby łączyć się ze światłem, po to, aby sięgnąć do swojej wewnętrznej siły. Tak również funkcjonuje jako terapeuta, kiedy to ty, przychodząc do mnie na hipnoterapię, przychodzisz na sesję, gdzie to ty pracujesz ze sobą, a jedynym moim zadaniem jest pomóc tobie odnaleźć Twoją mądrość, która pozwoli Ci rozwiązać swoje problemy, bo tak upatruję swoją rolę jako hipnoterapeuty. Ja i moje doświadczenie, moja mądrość ma się nijak do Twojej mądrości, do Twojej inteligencji, do tw inteligencji Twojej duszy, inteligencji, z którą możesz uzyskać kontakt poprzez światło, poprzez. Boga, który wcale nie jest wykluczony przez naukę, jeżeli dobrze się w to wgłębimy, a tym tematem zajmuje się od 29 lat. Czyli od momentu, kiedy zacząłem się zastanawiać, po co to w ogóle wszystko, a z racji tego, że jestem bardzo skrupulatny i staram się bardzo wnikliwie to studiować, no cóż, miałem okazję, zaszczyt i przyjemność, za co ogromnie jestem wdzięczny. Za te okoliczności, które mnie spotkały, które pchały mnie w stronę studiowania wielu, wielu rzeczy, wielu nauk, aby poskładać to sobie w całość i zyskać lepsze zrozumienie wielkości Twojej. Jako człowieka, oczywiście mojej również, bo nie ma ludzi lepszych, gorszych, nie ma równych, równiejszych. Każdy z nas dzierży w sobie niesamowitą potęgę, a zadaniem naszym na ziemi jest tą potęgę odzyskać. Uzyskać świadomość i dzięki temu tworzyć wspaniałe rzeczy. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeżeli temat duchowości Cię interesuje, proszę, skomentuj to, a będę więcej tych zagadnień również mieszał pomiędzy medytacją, hipnozę, po to, aby służyć Tobie lepiej, bo ten kanał jest tak naprawdę tworzony dla Ciebie. Dzięki Tobie i dziękuję Ci jeszcze raz za Twoją obecność. Najlepszego, jak najwięcej światła. Trzymaj się, cześć.